Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki opisowej chciałam Wam pokazać, jak wykorzystując program MS Excel bardzo sprawnie, bez wpisywania konkretnych formuł tutaj funkcyjnych, można wygenerować choćby podstawowe statystyki opisowe, żeby coś więcej powiedzieć niż tylko jak wygląda wykres otrzymanego przez nas wcześniej szeregu, czy tutaj wykresu takiego szeregu liczb. I teraz tak, jeżeli wejdziemy analiza narzędzia, analiza danych i wejdziemy w pozycję statystyka opisowa, klikniemy OK i w zakresie wejściowym wpiszemy wszystkie nasze liczby, to... Aha, jeszcze tutaj jest jeden element. No oczywiście, jeżeli zaznaczamy dane w postaci kolumny, no to musi być pozycja tutaj wciśnięta kolumny. Jeżeli w tym zaznaczonym zakresie był również nazwa tej zmiennej, na przykład koszty, to musimy zaznaczyć tu pole, że w pierwszym wierszu mamy tytuł naszego analizowanego szeregu. Jeżeli chcemy w tym momencie, żeby nasze wyniki analizy takiej szybkiej, sprawnej zostały wygenerowane obok, w arkuszu, obok którego mamy te dane, wystarczy wybrać dokładnie adres komórki na zasadzie kliknięcia, gdzie mają być wygenerowane. Ewentualnie możemy wpisać hasło, nie wiem, na przykład statystyki. I będzie to w tym momencie wygenerowane w oddzielnym arkuszu o nazwie statystyki. Jednak ja tutaj dla czytelności wybieram pozycję zakres wyjściowy w postaci konkretnej komórki i trzeba wybrać choćby jedną z opcji. Będzie to na przykład statystyki podsumowujące. Tutaj tej pozycji przedział ufności dla 95% to się już rzadko wybiera. Na etapie statystyki opisowej my tego nie wybieramy. I która będzie to wartość najmniejsza i największa nas interesuje, najczęściej się tego w ogóle tematu nie rusza. Wybieramy tylko statystyki podsumowujące, klikamy pozycję OK i żeby liczby były dla nas bardziej czytelne, te, które mają wyniki powyżej 3-4 miejsc po przecinku, skracamy i widać już pierwsze wnioski będzie można wyciągać. Po pierwsze możemy powiedzieć, że jeżeli sobie na przykład, ja zakładam, no żeby łatwiej było nam analizować, że to są koszty w milionach złotych, to my, i sobie zaznaczę to jako tutaj nazwę tej zmiennej, tutaj też mogę zmienić, że to są koszty w milionach złotych, to w przypadku takiej cechy mogę powiedzieć, że przeciętnie koszty w tym przedsiębiorstwie, bo byśmy analizowali jakieś przedsiębiorstwo X, wynoszą 89,519 miliona złotego. A wyniki tej średniej mogą się różnić na minus i na plus o 3,635 miliona złotych. Kolejną miarą, którą możemy tu szybko, sprawnie zinterpretować, jest mediana. Można powiedzieć, że na przykład w połowie analizowanych okresów poziom kosztów był niższy lub równy maksymalnie 91,5 miliona złotych. Tryb, kolejna pozycja nietypowo dla nas nazwana, to jest inaczej wartość dominująca, jest to dominanta, czyli występująca najczęściej. Ona nie zawsze występuje, może wyskoczyć taki dziwny znaczek ND. On, jeżeli ja teraz nie mylę zapisu, ma zapis gdzieś około taki. Jeżeli cokolwiek, kiedykolwiek takie coś Wam wyskoczy, przepraszam, to w tym momencie oznacza, że my tutaj nie mamy wyznaczonej wartości dominanty, no i nie ma nic, co możliwości tworzyć, jej po prostu nie ma. Jeśli u nas, jak widzimy, występuje wartość dominująca 94,7 miliona złotych w zakresie kosztów, to powiemy, że najwięcej w analizowanym okresie, przepraszam, było kosztów na poziomie 94,7 miliona złotych.
Te elementy, które były tutaj, to były miary położenia, a dokładnie miary tendencji centralnej. Średnia, mediana i dominanta, trzy miary tendencji centralnej. Kolejna miara, odchylenie standardowe, to jest już miara zróżnicowania. Ona będzie mówiła o tym, jak koszty w przedsiębiorstwie przeciętnie różnią się od średniej. I wtedy powiemy, że przeciętne od, powiemy tak, że koszty w tym przedsiębiorstwie przeciętnie różnią się od średniej kosztów w tym przedsiębiorstwie o około 22,112 miliona złotych. Wariancja próbki nie posiada interpretacji, bo to jest po prostu odchylenie standardowe, które było wcześniej liczone, podniesione po prostu do kwadratu. A więc tu zamykają się miary zróżnicowania. Jeśli jednak chcemy wiedzieć, czy nasze odchylenie standardowe stanowi jakiś znaczący udział w średniej, to my liczymy tak zwany współczynnik zmienności. Jeżeli zamienimy sobie to na udział procentowy i zobaczymy, że dzielimy po prostu odchylenie standardowe przez średnią i zamieniamy wynik na bardziej czytelny po udziale procentowym, to możemy powiedzieć, że tutaj analizowana firma pod względem kosztów w tym analizowanym okresie wykazuje dość niewielkie zróżnicowanie, a więc jest to dość pozytywny wynik. Zbiorowość nie jest silnie zróżnicowana, nawet umiarkowanie bym powiedziała. Kolejna miara, nazywana kurtozą, jest odpowiednikiem koncentracji, tyle że ona jest gdzieś w zakresie zawsze zera. Czyli wynik na minusie oznacza, że mamy rozkład spłaszczony, wynik na plusie, że rozkład jest wysmukły. A więc w tym momencie byśmy powiedzieli, że u nas to przedsiębiorstwo i rozkład kosztów tego przedsiębiorstwa wykazuje spłaszczenie w porównaniu do rozkładu normalnego. Ani to dobrze, ani to źle, jest to informacja taka poznawcza w pierwszym momencie dla nas. Kolejną miarą, którą możemy zanalizować, jest skośność. Jest to odpowiednik asymetrii liczonej na papierze za pomocą tego współczynnika skośności. Wynik generalnie na minusie będzie nam świadczył o domyślnie o lewostronnej asymetrii, wynik na plusie o prawostronnej asymetrii i jak wiadomo, wynik im bliższy zeru, tym siła tej skośności, tej asymetrii jest mniejsza. W tym momencie ja bym powiedziała, że rozkład kosztów w tym przedsiębiorstwie jest po pierwsze lewostronny co do kierunku i umiarkowany co do siły. Dlaczego? Bo już jest w zakresie między 0,3 a 0,6 co do wartości bezwzględnej. Jak wiemy, te pozostałe miary są już tylko takim, że tak powiem, no, uzupełnieniem. Bo przeszliśmy przez miary pozycyjne, przez miary zmienności, potem nie w kolejności koncentracji i skośności. Pozostałe miary stanowią już tylko takie uzupełnienie. Bo pozycja zakres to jest dosłownie rozpiętość między najwyższą a najniższą liczbą, jaką jest podana w tym zakresie. A więc możemy czy w tych danych. A więc można powiedzieć, że największa różnica, jaka pojawia się w kosztach w tym przedsiębiorstwie, to aż 92,6 miliona złotych. Najniższy poziom występował wynosił 38,5 miliona złotych. Najwyższy poziom 131,1 miliona złotych. Łączna suma wszystkich kosztów, jakie poniesione były w analizowanym okresie, to 3312,2 miliona złotych. Oczywiście, że możemy to interpretować w miliardach złotych, jak najbardziej. I ostatnia pozycja, licznik, to jest dosłownie licznik, czyli ile analizowaliśmy liczb. Ich analizowaliśmy 37 i to wypisał nam Excel. Na adres mailowy zadania@projekty.małpa.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.